Kolejną figurkę z Cyberpunka. Cześć, witajcie na kanale Grywanie. Jest Nonem, a to jest moja świątynia gracza. W dzisiejszym materiale w sumie znowu jest ze mną X-Rodzicu, która będzie robiła za tło i bardziej odbierała i podawała rzeczy niż mówiła. I w tym oto materiale mamy kolejną figurkę z Cyberpunka, tym razem z dodatku Phantom Liberty, a jest to Solomon, i czasami mówię na niego Salomon. A jeżeli chcielibyście zobaczyć unboxing tych oto dwóch pani, ich dokładną prezentację, czyli zajebistej panam, no i Judy, to są te filmy u mnie na kanale, więc możecie zobaczyć, was tam odsyła, a linki są na dole w komentarzu, jak i w opisie. Ale tutaj skupimy się na nim. I w sumie dzięki temu mam wszystkie figurki Cyberpunka, jakie wyszły. Jeszcze czekamy tutaj na sam... Jak się to duże nazywało z Cyberpunka? Tą wielką figurkę, nie pamiętam jak ona się nazywa, naprawdę. I tutaj mamy Phantom Liberty. Osobiście jeszcze nie grałem w ten dodatek, bo nie miałem czasu, za dużo różnych gier wyszło. Wszystkie staramy się powoli nadrabiać. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale na pewno dodatek zostanie ograny, bo mam zamiar od nowa zacząć Cyberpunka, bo tak jak mówili po tej aktualizacji, że lepiej zagrać, ale czy to się uda, nie wiem, bo dwa razy w tej gry same nie gram, bo dla mnie jest wtedy za nudno i w sumie skoro wiem co będzie, to po co to grać. Ale przyjrzymy się tu tej oto figurce, dajcie mi znać co o niej sądzicie, czy ją kupiliście, czy też nie. Ja ją zakupiłem na czeskim sklepie, w firmie z Judy, tam o tym wspominałem i generalnie ona kosztowała też 299 zł. Na tym szybki czas realizacji, więc jestem tutaj bardzo zadowolony, więc naprawdę serdecznie dziękuję jeden z moich obserwatorek za info, dzięki czemu właśnie mamy tutaj te oto filmy, tak więc sprawdźcie sobie z bliska, jeszcze raz dajcie mi znać co nie sądzicie, łapka w górę, subskrypcja, na dole jest link do dedykowanego działu i też jak obejrzycie wszystkie filmy, to dajcie mi znać co sądzicie o każdej z tych figurki ogólnie, która według was jest najlepsza, tak więc idziemy do drugiego stanowiska, do nagrywania. I tak oto prezentuje się kartą tej oto figurki z bliska, Solomon Red przed wami w pudełku innym. Phantom Liberty charakteryzuje się inną kolorystyką względem poprzednich figurek, mamy tutaj bardziej czerwony kolor wszędzie i tak samo zostało to zastosowane na tych pudełkach, więc to jest jedna figurka od firmy Dark Horse, która ma inny kolor niż pozostałe figurki, więc tym się tutaj wyróżnia. Reszta jest zachowana taka sama, tylko że jest właśnie dopisek, że jest Phantom Liberty. Plastikowa obwoluta, okienko z tej strony wygląda tak samo, mamy nazwę Solomon, Salomon, ja tak mówię. I z tyłu wygląda to tak, też mamy pełen zarys postaci wraz z zwróceniem uwagi na dwa elementy charakterystyczne dla tej oto postaci i z tej strony wygląda to tak. I tak oto prezentuje się figurka po wyjęciu z pudełka, teraz sobie zobaczymy ją dokładnie od samego dołu aż po samą górę. Podstawka z przodu wygląda tak samo jak w przypadku innych figurek, ale tutaj już od góry mamy co innego, nie mamy samuraja, tylko mamy takie coś. Same buty, patrzcie jak zostały fajnie wykonane, idealnie wręcz odwzorowane. Naprawdę, mam w sumie podobne nawet. Ładnie to wygląda, całe spodnie z tej oto strony też. Tutaj te charakterystyczne elementy, które zwraca nam pudełko, czyli broń. Ale mamy tutaj też od razu jest język na palcu spustowym, czyli postać jest ewidentnie gotowa do oddania strzału. Z tej strony wygląda to tak i tutaj jest cały płaszcz też dobrze i charakterystycznie tutaj oddany. Fajnie są te wszystkie jakby elementy tej płaszcza zrobione, takie te zagięcia, jak to nazwać, takie łatki, klapki, klapy czy jak to myślisz? Takie łatki? No, okej, okay, dobra. Zaciśnięta tutaj pięść z tej oto strony. I tutaj wygląda to tak, jest ok. I z tej oto strony, bym wam włosy pokazał, ale włosów w sumie zbytnio nie zidentyfikowano na tej oto figurce i w tej oto postaci. Z przodu wygląda, z boku, z tyłu tak. No i najważniejszy element, czyli twarz naszego bohatera. Troszkę tak jest mało wyrazista, ale jest w sumie dobrze odzwierciedlona, tak jak widziałem na trailerach, no bo tak jak wam wspomniałem, jeszcze sam osobiście w ten oto dodatek tutaj nie grałem, ale cała postać naprawdę prezentuje się bardzo ładnie i masywnie. Jest to najbardziej, chyba największa figurka z tych wszystkich względem Panam i Judy. One są takie drobne, a ta postać jednak jest no taka dość duży kolos tutaj. I ładnie będzie się prezentowała obok Jackiego. Chyba Jackie był do tej pory największą figurką tutaj ze wszystkich. Zobaczmy sobie teraz wagę oraz wymiar. Panam 270 coś, Judy 212 gramów, a tutaj jak on się prezentuje, 345 gramów, tak jak też sądziłem, jest o wiele, wiele cięższa.
I co do wymiarów, to cała figurka wraz z podstawką mierzy tutaj, Jezu, ciężko złapać, mierzy tutaj około takie 24 centymetry, a bez podstawki sama postać ma tutaj około 22,5. No to zobaczcie, jak to ma 22,5, a Adam Smasher ma mieć 30, no to jednak troszkę jest znacząca różnica. Ciekawe, jaką będzie wyglądał gabarytowo miał. Dajcie mi za co wysądzicie o tej figurce. Według mnie jest fajnie zrobiona, masywna, nie ma za dużo elementów jakichś takich szczególnych, które może zwrócić uwagę. Sama postać w sobie jakoś jest tak, jakby budzi respekt i te podstawowe elementy są zachowane. Jest ona bardziej ustawiona w tą oto stronę, jeżeli mam podstawkę naprzeciwko siebie i też ładnie będzie wyglądała ze wszystkimi innymi, tylko mówię, no inny jest tutaj dół tej oto podstawki, ale właśnie jest to spowodowane tym dodatkiem tutaj Phantom Liberty, jakby ogrywaną inną częścią tutaj miasta. Podoba, aczkolwiek i tak uważam, że Judy chyba wygrywa wszystko. Mimo Zeza. Mimo Zeza, mimo tego, to ja bym dał to... No kurczę, nie wiem, Judy dały na pierwszym miejscu z tych wszystkich figurek, tego na chyba na drugim... Ex-aequo, nie wiem, ciężko ale stwierdzić, ale to też jest fajna, ale na pewno ja bym jej dał siódemkę, taka pozytywna po prostu. Siódemka. A co jest siódemka, nie tak? Nie. A. Okej, okay, dobra, tak więc dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału, dajcie mi znać co wy sądzicie o tej figurce, czekam na wasze komentarze i zachęcam do obejrzenia po dwóch unboxingów Judy oraz Panam, tak więc my się z wami żegnamy, jak widzieliście mogliście tak porozmawiać z ich z rodziców w tym oto materiale, że naprawdę muszę zainwestować dodatkowy mikrofon dla niej, prawda? Mhm. Aha. Dobra, tak więc dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału, trzymajcie się, cześć!